Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Broken Lines, kochani. To jest ten dialog, który mamy codziennie rano, który przeskipowałem w ostatnim odcinku, ponieważ właśnie mówiłem, że będzie on w tym odcinku. No tak, żeby zacząć, wiecie, dniem. Zacząć odcinek od początku dnia. Mekula, witajcie, bratas. Chcecie... Iskor, w samą porę, potrzebujemy Twojej pomocy. Wiesz, do czego służy wieża w oddali? Wieża? Ach, Radraka. Jak wymówić? Wieża radowa. Wieża radiowa. Niech mnie kule biją. Jeśli wieża jest w dobrym stanie, możemy podłączyć się do niej, a może nawet wysłać wiadomość do sztabu. Samolot ewakuacyjny przyleciałby w kilka dni. Iskor, jesteś niesamowity. Iskor nie wiedzie, co to samowite. Ale wieża radowa... mieć dużo, wiele żołnierzy. Bratas, uważać. Serio? Dzięki za zink. No dobra. No mamy jedną misję tylko. Wiemy natomiast, że musimy dotrzeć tu, ale zanim to się stanie, to pójdźmy do Iskora, kupmy całe zaopatrzenie, które ma. Szkoda, że nie można sprzedać. Wiecie co? Granat zaczepny. Mamy złomu trochę. Flara. To właściwie do czego flara jest? To 4. Tu mamy 15. Można kupić flarę w sumie, zobaczymy. Mamy Gewera 98, to jest snajperski karabin z tego co kojarzę, z Battlefielda. Porównajmy go. Ciutkę większe obrażenia, obrażenia na pocisk większe są, wiecie co? Tylko to jest za 12. Ile to kosztuje w sumie? 31, dokładnie tyle co mamy. Chyba się opłaca, szkoda, że nie można... No właśnie, nie można go sprzedać niestety, można porównać. No, można kupować tylko od niego. No dobra. Kupmy. Zobaczmy losowe spotkanie. Haley podchodzi do reszty, gdy żołnierze przygotowują się na nowy dzień. Słuchajcie, znalazłam coś na patrolu. Powinniście rzucić na to okiem. Prowadź, Haley. Oho, przywiązany, kurde, beztwarzowiec. Wydaje mi się, że to zwiadowca, ale dość kiepski. Kręcił się po okolicy. Udało mi się go zaskoczyć. Gratulacje, ale ten tego... Dlaczego on wciąż żyje? Wydaje mi się, że go ogłuszymy po prostu. Być może jeszcze się przydać, ty psychopato. Przesłuchałaś go, Haley? Próbowałam, ale nie zna angielskiego. A jeśli zna, to do tego się nie przyznaje. Endama druga antrika. Jest zas więcej? Co tu robisz, draniu? Nem bucislek, nik. Nie puści pary. Zastrzel go, zanim przyjdą jego koledzy. Ups! Uciekajmy, zanim się ocknie. Ruchy! Mamy materiał jeden. Wszyscy zyskali niewielką ilość opanowania. Super. Dobra. Zatem, kochani, wieża radiowa. Wieża radiowa na wzgórzu. Dobra. Dotrzyj do wieży radiowej. Żołnierze są zgodni co do tego, że wieża radiowa na wzgórzu to ich najlepsza nadzieja nawet na nawiązanie kontaktu ze sztabem, nawet jeśli jest mocno strzeżona. No nie mamy wyjścia specjalnie. Ktoś coś mówi na ten temat? Jeśli wysadzimy wieżę w powietrze, poważnie zakłócimy komunikację wroga. No, nie. Pomóż mi dotrzeć do wieży radiowej w jednym kawałku, a ja zajmę się resztą. Sztab otrzyma naszą wiadomość w mgnieniu oka nas stąd wydostaną. No dobra, wiemy, że na pewno musimy wziąć Shermana, który... A, no to nie weźmiemy Shermana, ponieważ jest kurde ranny. No i kurde, nie wiem, ale King. King jest. 5 osób możemy zabrać na misję. King jest, weźmy sobie... Avery'ego nie weźmy, on chce to wysadzić. Weźmy sobie... snajperkę naszą, tu King Wood, Fry też nie, zatem Morgan. No i będzie git. Dobra, jeszcze zobaczmy, kto co ma. Mamy, słuchajcie, mamy tego Gewera, tego damy tutaj, wiadomo. Morgan, weź tego Thompsona od Avery'ego, bo on i tak nie idzie. Co ja weź Stena? King, ty masz Winchestera. Wydaje mi się, że mieliśmy chyba jakąś inną strzelbę jeszcze, nie? Czy mieliśmy tylko Winchestery? Melly Enfieldy. Sherman, też masz Winchestera. Fajnie idzie. Hayley Garanda masz. Wydaje mi się, że spoko. Dobra, udawanie martwego. Czy coś tutaj mam, jakiś sprint, składanie specjalista od ognia zaporowego, to może damy Morganowi. Lwia odwaga. Zwiększa obrażenia od ognia zaporowego. Spoko, weź sobie.
King, ty masz... Właśnie nie wiem, czy ten... Wiecie co, dajmy skradanie Kingowi. To się przyda, jeżeli będziemy musieli gdzieś tam, wiecie, się przekraść ze strzelbą na bliską odległość, więc będzie chyba git. Dobra. Granat hukowy mamy. Granat dymny, sokole oko, spoko. Morgan. Wszystko jest, Hayley masz. Tu masz skradanie, walka po pijaku, sprint. No dobra. Masz sprint i powinno być git. Idziemy. No. O, ciekawostka. Mogą być jakieś tutaj, kurde, wiecie, karabiny maszynowe ustawione, ale zobaczymy. The group race to the Iron Tower. They desire to reach out, make contact, before isolation drives them to a more sinister place. No dobra, jest sporo, jak widzicie, dookoła osłony. Osłon. Oddział kryje się przy wejściu do bazy wroga. Wieża radiowa stoi na szczycie wzgórza. Antena jak się patrzy, to nie? Aż roi się od strażników. Ale to dobry znak. Gdyby wieża nie działała, nie strzegliby jej jak oka w głowie. Nie będzie działać, gdy z nią skończymy. Spokojnie, nie zdecydowaliśmy jeszcze, czy wysadzimy wieżę w powietrze. Potem będziemy się o to martwić. Najpierw wezwijmy pomoc, dobra? Dobra, zatem... Którędy możemy iść i jak? Tu mogą być ludzie, tu. Bo gdzie ta wieża jest? Tam. Z prawej strony, gdyby chcieli dotrzeć. Można przejść dookoła w sumie. Tędy w razie W. Zaskoczyć ich z tej strony. Wiecie co? To może nie być głupi pomysł, żeby po prostu przejść nawet to dookoła. Pytanie, czy są jakieś skrzyneczki tutaj, które można by otworzyć. Wiecie co? Specjalnie nie widzę. Póki co nie widzę, ale... Ale mogą być gdzieś. Jest skrzyneczka jedna tam. A więc jeżeli podejdziemy tu, z tej strony, to żeby kurde nie podejść. Chyba podejdziemy w ogóle na tyły. Nie, tędy nie przejdę. Tędy można przejść. Tu na górę. Ale to i tak dookoła. Tu będzie jakiś pewnie snajper albo ktoś, kurde. Wiecie co, dobra, pójdziemy w prawą stronę. Zostawimy to wszystko. Przez bazę się raczej nie będę chciał specjalnie przeciskać. Zatem gdzieś tu. Dobra, wy się lubicie, wy się nie lubicie, więc... Więc Connor może tu. Od osłony do osłony. King. King może na razie tu i tyle. Wood. Wy w sumie macie wszystko jedno. Więc pójdziemy tu i tam. Chociaż ona ma samotnika, no nie? Gdy żołnierz jest sam, celność wzrasta. No właśnie, więc tak naprawdę to Hayley raczej pójść po prostu tu i tyle. Tu na chwilkę i tam. Może tu. No i w sumie tyle. Zobaczmy, czy kogoś zobaczymy. No, pójdziemy w prawo, tu uwaga na mgłę. Odsuńcie się. Zatem. Wood. Wood tu. Tu i tu. Hayley po prostu tu i czekaj. Ty moja miła. Jak cię ustawię gdzieś tu, to będzie git. King po prostu tu. Morgan. Na chwilę tu, a potem jakoś tam. To może tu. No i tyle. Watch out. Dobra. Wydaje mi się, że nasze te się nie zmieniają. Cele. Tam jest gościu. Też może się zmienią. Zatem. Ty i tak musisz iść tutaj. Potem zatem. Będziemy się skradać. Może zajdziemy go od tylca tak zwanego. Chociaż może mieć wysokość, przewagę wysokości, ale to nie szkodzi. Ty, mój miły, zatem... Tu mamy krzaczory, więc można by się tu poskradać i pójść...
To jest 6,5 sekundy. Dobra, zostawmy. Bo nie wiem, czy z tej strony kogoś nie będzie. Yes. Heidi, ty jak podejdziesz tu, będziesz miała strzał do niego? Nie. Dokąd masz w ogóle zasięg? Connor. Mamy 10%, no nie? Gościu będzie miał 0. Więc podbiegnijmy tu szybciutko, spróbujmy go dziabnąć. Okej. Podejdźmy tu, przygwoźdźmy typa. Jeżeli się da. W takim układzie chyba King podejdź normalnie tu. I potem będziemy próbować go jakoś oskrzydlić. Może tędy po prostu podejdziemy. 25 to musielibyśmy... Dobra, tu się zastanowimy. Nad tym miejscem. Ty idziesz, mój miły, tędy. On go raczej nie będę widział. To jest prowokacja, ogień zaporowy, oznacz cel. Raczej nie będę oznaczał teraz celu. Gościu jest za łatwy w tym wszystkim. Jest dwóch. Dobra, przygwożdżony. Teraz tak. Ty, Connor, strzelaj do typa tu. Nie wiem, czy tego samotnika masz włączonego, czy nie. To jest 15%. Okej. Z tej strony chyba nikogo nie ma. Więc po prostu przekradnij się tu może. Ty masz jakieś ten, nie, bezwładnienie, granat, masz skradanie się. A potem wrzuć sobie skradanie, chociaż to jest użycie na misję 2, więc może nie. Kurde. Wiesz co, może po prostu siedź tu i tyle. Okay. Hayley, jak podejdzie, to zobaczcie, że mamy 55% tutaj na trafienie, więc go, go, go. I strzelaj w typa, potem po prostu może tamtego. Obezwładnimy. Wy jesteście za osłonami, rozumiem, tak? W miarę tak. Gość jest przygwożdżony. Nie wiem, czy do tego nie damy rady. To jest chyba... Właśnie nie wiem, czy to są zarośla. Wydaje mi się, że tak. Żeby można by się zakraść tu. Musielibyśmy iść... tu. A potem... nie. Kurde, nawet nie wiem. Wie co? Antyspołeczny. Aha, ty też jesteś antyspołeczny i to działa, więc... Yes. W sumie spoko. Yes. No chyba, że to nie działa. Dobra, podejdźmy tu po prostu. Yes. Hayley, biegniesz tam. Git. Dobra, jeden zginął. Tamten gość w ogóle jest bez niczego. Tu jest 40%. Dobra, podbiegnij tu. Potem zakradnij się tu. To są 4 sekundy. Ale z shotguna to tego nie trafimy. Dobra, to jest bez sensu. Wiesz co, po prostu może iść tam. Bo i tak tam mamy iść. Connor jest oskrzydlana. Tu jest 15%. Dobra, spróbuj go dziabnąć. A gdyby podejść... no to jest też... nie wiem, czy to jest właśnie... jak się nazywa? Czy to są krzaki? Można się tutaj skamuflować w tym wszystkim. Takie jest moje pytanie, bo kurde, wolałbym tam nie iść specjalnie. Można by go oznaczyć, ale też jakoś specjalnie nie chcę. Bo im będziemy dalej, tym lepiej. Właśnie nie chcę prowokować tutaj. Dobra, spróbujmy tak zrobić. Aj! Przygwożdżenie mamy dotąd jedynie. Tutaj. Więc musiałbyś na przykład podejść tu. I wtedy ewentualnie.
Eli biegnie i potem będzie się skradała. Yes. No, tego kurde nie widzisz. Wiecie co? Podbiegnijmy tu. I potem szybko też tu. Nie wiem, gdzie ty idziesz w ogóle. Hostiles. Go to hell. Dobra, zabity, zabity, ten przydwożdżony. Tu powinno zadziałać to wszystko. Chyba nikt nie dostał, super. Yes. 35-55, dobra, biegnij tu. Ty się nie zastanawiaj, po prostu go przygważdżaj. Ty się też nie zastanawiaj, chodź tu. Okej. Okej. To jest Hayley, która będzie sama. Ty mój miły. Co, po prostu siedź tu chyba. I tyle. King, Hayley strzela, tu strzelają. Dobra, zabity. Gościu przygwożdżony elegancko. Dobra. Co to jest to w ogóle? Chyba niewidoczni jesteśmy. Chyba żadnych skrzyneczek nie było. Powiem szczerze, że chętnie bym wszedł tutaj do bazy i tutaj powalczył. Jest skrzyneczka tutaj, dobra. To niestety musimy to wszystko zmienić. Dobra. Tu się możemy schować. Go, go, go. Wiecie co? Może tędy. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Yes. Connor, ty biegnij tu. Connor. Ty, mój miły, może po prostu... Ty jesteś ten antyspołeczny. Strzał w dziesiątkę. Chodź po prostu tu. Yes. Yes. Okay. Okay. Eli może też tu. I git. Watch out. No właśnie. Dobra, wydaje mi się, że nasze te się nie zmieniają. Okay. Wiecie co, może się zmienią. Tutaj chodź. Okay. Ty biegnij. Yes. Ty przygważdżaj typa za chwilę. Wiesz co, poczekaj moment. Jak on tu przyjdzie. Tak z dwie sekundy i przygważdżaj gościa, który będzie biegł tu. Nie wiem, czy on nie wbiegnie tutaj, więc zależy mi też na tym, żeby to zadziałało. Hayley, może po tej stronie biegnij. Dobra, gość jest przygwożdżony i w ogóle. Hostiles. Oni będą biec w naszym kierunku. Ten gościu może podbiec dookoła i chcieć z góry nas strzelać tutaj. Pytanie, czy nie wyjść mu na spotkanie. Bo tu nie wejdę na tę górkę. Tutaj. No nie? Nie. W środku... Co jest w środku? Chyba nic nie ma w środku po prostu. Szkoda, że nie mogę zobaczyć, co jest w środku. Jeszcze 5 razy powiem, w środku i będzie git. Czy można tu wejść na wieżę? Drabinka jest jakaś? Wiecie co? Jest jakaś tam drabinka. Chyba tu są te schody takie. Nie wiem, czy to widać w tej jakości. Ale wydaje mi się, że na górę nie można wejść jednak. Tej wieży. No to jest w sumie też plus, nie? Raczej nie chciałbym, żeby tutaj King w tym momencie... Chociaż moment. Dobra, siedź tu i strzelaj ewentualnie. Tu strzelajcie. Oj! Tu się nie zbliżę. No, tu musimy być. Oj! Connor. Connor. Wiem, że jesteś samotnikiem, ale kwestia jest tego, żebyś była bliżej. Yes. Go to hell. Enemy sighted. Zwiększa celność i dodawane obrażenie, gdy jesteś celem. No właśnie, kurde. Kwestia jest tego, że oni mogą nas tutaj trafić, jak widzicie, a my nie. Więc... Najchętniej to bym poszedł tu. Ja wiem, że tutaj jakiś granat by się przydał. Na przykład jakiś hukowy. A czy tutaj...
Dobra, oni muszą być podświetleni. Tylko tutaj, jak widzicie, mamy czerwony ten. Może tu od razu, to są 4 sekundy. Po 4 sekundach byśmy wbiegli. Tylko nie wiem gdzie. A w sumie... Tu jest 40. A... Po 4 sekundach podbiec tu. Nie wiem, czy ktoś wyjdzie stamtąd. Yes. Ty, mój miły, też czekaj 4 sekundy. No dobra, 4-1. Wbiegnij tu, nawet nie. Wbiegnij, mój miły. No dobra, wbiegnij tu. Okej. Hayley, ty nie masz chyba jakiegoś specjalnego tutaj strzału, bo stąd, gdzie jesteś teraz, to masz 35%. Dobra. Trochę mało, powiem szczerze. Nie, idź normalnie. Spróbujmy zabić tego. Chociaż nie. Tamtego. Connor. Ty chyba tu. Tu strzelamy, tu strzelamy. Ty, mój miły, po 4 sekundach, jak będziesz. To... Musiałbyś podbiec. No tu nie wejdę. Szkoda, że tutaj na górę nie wejdę. Bo gdybym, nawet nie mogę wejść do budynku. Dobra. Mógłbym podbiec tu. Ale to też tak trochę bez sensu. Ten gościu ma... Dobra, podejdź tu. Gościu jednak biegnie tu, do nas. Tamten jest przywożony, super. Okej. Zatem, ten też jest przywożony, więc biegnij śmiało tu i napierdzielaj. Hayley, ty widzisz go? Widzisz go. Masz 15% na trafienie, ale to nie szkodzi, spróbuj. Okej. Connor, podejdź tu i też próbuj tamtego. Oj. King. Już nie ma co zastanawiać, po prostu tego obal. A my tu... No troszkę dostaliśmy, ale to są takie rany powierzchowne. King. Zastanawiam się, gdzie Kinga kurde dać. Kinga można by wysłać na górę, ale to... Bo on jest przygwożdżony, ten w sumie też. Więc w sumie może i by warto było podbiec stół. Pytanie, czy ktoś tam kurde nie będzie. A gdzie ta skrzyneczka była? Tutaj. Yes? Hayley... On jest tam wyżej, 0% na trafienie. Bo stąd jaką masz szansę? 15%, trochę mało. Dobra, podbiegnij tu. Yes. To jest 25-0. Tamtego trzeba z tyłu, kurde, jakoś zrobić. Ja wiem, że można by tutaj zniszczyć to. Ale chyba też po prostu podbiegniesz tu. I celuj. King biegnie, ty biegniesz tu. Przygwóźdź typa. I przygwóźdź typa. Ups. Dobra, ale to powinno być spoko. Ten jest zabity. Tam jest kolejny gościu. Jaką mamy szansę? To całkiem niezłą. Jedź tu. Hayley, właściwie Connor. Nie, dobra.
To spróbuj tego dziabnąć. Hayley w sumie... Możesz podbiec tu. Yes. My sobie pójdziemy za... Szkoda, że tu nie mogę wejść, tu jest ta skrzynka. Nie wiem, czy ktoś z tyłu nie wyjdzie. Albo stąd, bo tu tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Więc... Hi. Więc nie wiem. A ty nie żyje, dobra. Aj. A ty po prostu strzelaj. Możesz go przygłosić, jak chcesz. Dobra. Die, scum. Okej. Podbiegnijmy natychmiast tu. Właściwie podbiegnijmy natychmiast tam. Okej. Yes. Yes. Ty, mój miły, podbiegnij natychmiast tu. Connor, może tu? To może być daleko. To podbiegnij tu. Yes. Hayley. Hayley też tu. Nie wiem, czy z tyłu nie wyjdzie ktoś. Okay. Ty, mój miły, jaką masz szansę tutaj na trafienie? 60%. Dobra. Strzelaj. O, widzicie? Upadł, ale wstał. No po prostu, o, zabijemy. Git. Teraz nikogo nie ma. Wydaje mi się, że z tyłu też nikogo nie ma. Potem skrzyneczkę pójdzie... ty. Oj, fine. Dobra, trzeba będzie zbiec tu. Bo musimy się dostać... Już w sumie będziemy szli tędy, górą. Znaczy normalnie. Connor, ty byś mogła być na górze. Gdzieś tu, powiedzmy. Yes. Co robisz? A, skrzyneczkę otwierasz. Dobra. Yes. To jest chyba wysoka osłona, więc tu. Ty może, mój miły, tu i git. Teraz zobaczymy, czy ktoś będzie gdzieś. Watch out! Dobra. Zatem Connor, odbiegnij tu i strzelaj. Hayley, ty jak skończysz? Strzelando, podejdź tu. Znaczy strzelando. Podejdź tu. Nie wiem, czy to jest osłona. Niestety nie wejdziemy. Dobra, podejdź tu i bądź. Odbiegniemy tu. Ty, mój miły, się schowaj tam po prostu i tyle. Tam jest na górze gościu. Dobra, gościu prawie, że nie żyje. Mamy jeszcze jednego gościa na dole. Zabijmy go. Yes. Reszta. Wiem, że gościu jest na górze. Tam, co ty masz w ogóle? Zwykły karabin. Tylko, że tutaj musimy wejść, im szybciej wejdziemy na górę, tym lepiej. Więc go, go, go. King. Też go, go, go. Yes. I ty, mój miły. Tak naprawdę nie wiem, gdzie go, go, go. Chyba też tu. Nie wiem, czy tamten gość na dole idzie, czy nie. Mamy 10% tylko. Dobra, próbujcie. Okay. W takim układzie, bo tu możemy się schować, nie. Tu jest 60%, 50%, no właśnie. Idziemy tędy i tu będziemy się zaczniemy się skradać. Aj. Inaczej. Czy tu jak podejdziemy, będziemy bez osłony, ale go będzie można przygwoździć. Dobra, i to będzie za 4 sekundy. Więc ty poczekaj. To pójdź tu. Poczekaj. Pójdź tu. Poczekaj. Ile to jest sekund? 2,5.
5, 2,4. To są 4 sekundy. I po prostu. On będzie przygwożdżony w tym momencie. Idź tu. Idź normalnie, bo będziemy strzelać w czasie ruchu, nie? Ty przygważdżasz. Ty poczekaj tam 2 sekundy. I podejdź tu. O! Dobra, gościu jest przygwożdżony, jak mówiłem. Tam jest gościu z granatem, drugi też jest przygwożdżony. Ten biegnie tu. Tamten... Wiecie co, zostawimy tamtego w spokoju, bo potrzebujemy tutaj ludzi. Go, go, go. Ty mój miły. Wiemy, że... Wiemy, że go, go, go. Ten jest przygwożdżony, chyba ten drugi też. Dobra, podejdź tu i napierdzielaj jakkolwiek. A tu spróbujemy przygwoździć ich jeszcze raz. Connor, ty biegniesz tu. Miejmy nadzieję, że tak. Ty biegniesz tu i... Wydaje mi się, że on będzie gdzieś biegł tutaj. Grenade. Całe szczęście. Dobra, ten zginął. Git. Co ty masz tu w ogóle? Flamethrower. Chyba. Tu jest granat i ten gościu. Wiem, że mamy granaty kolejne. Ukowe. 0-0. Nie wiem, czy tutaj granat właśnie nie przyleciał. A pytanie, czy w tę stronę, bo tutaj chyba nie ma osłony. No mógłbym za... Nie, za kamień nawet też nie mogę. Mógłbym za ten kamień podejść. Ale się chyba wycofamy po prostu. Cofamy się tu. Ty mój miły, ten zginął. Mamy sprint ewentualnie, albo skradanie się. Mamy granat zaczepny. Nie wiem, czy ktoś z tyłu, kogoś z tyłu nie będzie. Podejdziemy tu po prostu, zobaczymy co się wydarzy. Heidi już jest. Dobra, biegnij tu. Connor też już jest. Właściwie to... Ty tu. Connor, biegnij tu. Spróbuj tamtego. Dziabnąć. A ty mój miły. Wiecie co? Podejdziemy sobie tu po prostu. Miejmy nadzieję, że ten granat... O kurde. Leci granat. Co za masakra. Dobra. Skradaj się tu. Ty mój miły. Czy ty będziesz tutaj za osłoną? Tego nie wiemy. Idź tu. Przygważaj tam. Hayley. Hayley może wrócić tu po prostu. Connor strzela tam. Tu jest kolejny gościu. Jak wiemy. Pytanie, czy tutaj będę za osłoną. Wydaje mi się, że tak. Podejdźmy tu. Ty wracasz. King dostał trochę. Connor. Nie wiem, czy tamtego typa trafimy. Wiecie co? Trafimy. No, dobra. 70%. Ty mój miły idziesz tu. Ty przygważdżasz. No właśnie, nie wiem, czy tutaj raczej się nie będziemy skradać, wiecie co? Będziemy po prostu spierdzielać stąd. Ty mój miły idziesz tu i przygważdżasz tam, dobra. Mam nadzieję, że to nie wybuchnie. Co tu się dzieje? Aha, ty jesteś po prostu zaznaczony chyba. Dobra. Zatem tu. Go, go. Jak zwykle King jest ranny, kurde, w tych wszystkich akcjach. Przygwóźdź go od razu. Tu nie ma co się zastanawiać. King. Mam 15% na trafienie tamtego typa. Connor. Cały czas strzelaj. Pytanie, czy chciałbym tutaj podbiec, wiecie co? Tu jest całkiem niezła szansa na to, żeby go załatwić.
King natomiast... Co, ty się może po prostu wycofaj tutaj. Jest kolejny gościu, kolejny grenade! O, masakra. Dobra, tutaj masz całkiem niezłą szansę, więc napierdzielaj. Hayley. Jak tutaj stanę, to mam kawałek osłony, ale nie za dużo. Trzeba by się chyba wycofać, wydaje mi się, ale nie mamy z tyłu, słuchajcie, osłon nigdzie. Więc tak naprawdę to trzeba by wejść chyba ewentualnie na górę. Ten gościu jest przygwożdżony, więc chyba trzeba będzie wejść na górę. Wiem, że na dole jest typ, który biegnie już do nas. Więc Hayley, jak możesz, to podejdź szybko. Nie, to jest tamten gościu, dobra, to nieważne. Ten, co prawie nie żyje. To nieważne z nim. Tu się niestety nie schowamy za tym nigdzie. Wydaje mi się, że można przebiec tutaj śmiało. Wood, ty też już raczej się wycofuj stamtąd. Connor, ty napierdzielasz dwa razy. Morgan, ty jesteś tu i też napierdzielasz. Wiesz co, to napierdzielaj po prostu. Chociaż nie, on jest przyskrzyniony. Znaczy przyskrzyniony, wiadomo o co chodzi. Tam jest 5% na trafienie. Pytanie, czy... No bo raczej będą szli za nami, nie? Tylko, że Connor dwa razy strzela, więc co, strzel raz. I może strzel do tego. Dobra, to strzelaj, gdzie chcesz. Ty, mój miły, raczej będziesz musiał też spierdzielać tu. Co, może powoli, to jest 8 sekund, albo... tak, żeby na trafienie mieli cię mało. Idź tu. Coś takiego. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Dobra, ten nie żyje. Tu mamy oznaczenie, tam granat poleciał. Dobra, Connor, super. Oni idą na górę wszyscy. Pytanie, czy... Ton będziesz miała jakiś sensowny strzał tutaj. Wydaje mi się, że tak. Nawet podbiegnij tam. Tu mamy Hayley, która jest... no nie oskrzydlona, ale... Ale wiemy, o co chodzi. No niestety na wieżę nie wejdę. Bo oni się zaczają tutaj. Tak domniemam. King, kurde. Ty idziesz dopiero. Dobra, kto to jest w ogóle? Ty, mój miły, z Thompsonem. Pytanie, czy... Jakoś można by podbiec tu szybciutko. 6,2 sekundy. Hayley jest tu. Yes. Wood, ty wracasz, nie? Dobra, Wood, wracaj tu po prostu. I spróbuj ich tam przygwozić. W tym miejscu i zobaczymy. O kurde. A gość ma jakiś granatnik albo coś. Dobra, natychmiast trzeba go wyeliminować. Kurde. No tu jak stanę, za tym budynkiem, to nie widzę nikogo. Chociaż powinienem tego widzieć, chociaż on może jest za skałą kawałek. Wydaje mi się, że... Goście są tam. Jaką macie szansę na trafienie, Hayley? Całkiem sporą. Dobra, przekradaj się tam. Oczywiście tutaj dymny mógłbym rzucić. Tutaj natomiast... Znaczy to już wybuchło w sumie, więc... Więc wydaje mi się, że po prostu wszyscy polecimy tutaj. Gdzieś. I tyle. Dobra, przygwożdżenie elegancko, o to chodziło. Tu niestety mamy problem.
Tylko gościu... No właśnie. Raczej stąd nie wyjdę. Bo tak to mamy 0%, on jest za blisko. Kurde, zginiesz. Nie ma żadnego tego, nie? Co, rzućcie dymny tu po prostu. To są 4 sekundy, a potem po prostu spierdzielaj gdzieś na dół. Natomiast tu... Yes? Tu jest git, tu jest git. Ci są przygwożdżeni, ten prawie nie żyje. Zastanawiam się, czy na Jana po prostu nie iść tutaj. Bo im będziemy bliżej, tym lepiej. Wiecie co, pójdziemy na Jana. Yes? Yes. I Hayley po prostu... Nawet nie wiem gdzie. Hayley może po prostu tutaj. No właśnie, o tym mówiłem. Żeby po prostu iść na Jana i szybko ich przygwoździć. Ten gościu też zginął. Dobra. O masakra. Sporo rannych niestety. Wroga mamy z głowy. Gdzie jest ten panel sterowania wieży radiowej? Tutaj, ale zanim. Yes. Wiecie co? Dobra, spotkajmy się wszyscy tu. Connor, też go. W sumie tutaj go. Go to jest 7,2 sekundy. To jest 7 sekund. Yes. Ty podbiegniesz tu. To są 4 sekundy. I w sumie tyle. Okay. Go. Tu, Wood, okay. Też tu. No bo to i tak będzie następna tura, nie? Yes. Więc tak naprawdę Morgan. Idź tu. Miejmy nadzieję, że się kurde wyleczymy tutaj. To się przyda, super. Dobra, Hayley. Ratuj wszystkich. Zestaw medyczny w średnim promieniu i git. Reszta stoi, bo to są... Nie, to są właściwie 2 sekundy tylko. I tu chyba... Aj! Wiecie co? Zaczekamy. Wiem, że turę tracę, ale... Chcę, żeby oni, kurde, wszyscy byli... uleczeni. Dobra. Pytanie, czy gdzie jest ten, kurde, radiowy? Tutaj. Dobra, bo wydaje mi się, że skrzyneczek więcej nie ma, nie? Nigdzie, żeby pójść specjalnie. Chyba nie. Tu nie ma. Dobra, go. Przecież Morgan chciał to wysadzać w sumie. They live to fight another battle. No dobra. Oddział dotarł do wieży radiowej. Teraz żołnierze mogą mieć tylko nadzieję, że ich plan zadziała. Spoko. Gdy wszyscy beztwarzowcy są już martwi, Sherman podchodzi do panelu komunikacyjnego u stóp wieży radiowej. Halo, sztab? Halo, sztab! Tutaj szeregowy Sherman, 290733 z oddziału Royal British Forces. Potrzebuje natychmiastowej ewakuacji. Kod terytorium 55, sektor 8B. 2 rozbite samoloty. Potrzebna natychmiastowa ewakuacja. Kod obszaru 55, sektor 8B. Równina za tamtą nadaje się do lądowania. Za tamą. Równina za tamtą tamą nadaje się do lądowania. Odbiór. Potwierdź, potwórz. Halo, sztab, zgłoś się. Nie, miałem sygnał. Rozmawiałem z nimi. Słyszeli nas? Nie wiem. Sprzęt w tych stronach bywa zawodny. Miejmy nadzieję, że usłyszeli to, co najważniejsze. Do boju. Zaraz. Nie powinniśmy zostawić tak wieży. Nie mamy ładunków wybuchowych, aby wysadzić ją w powietrze. Nie chcę też marnować na to żelastwo granatów. Po prostu chodźmy. Mam nadzieję, że nas, kurde, usłyszeli. Mamy udawanie martwego kolejne. W sumie udawanie martwego byłoby dobre tam dla Connor. Wtedy. No i mamy 4 zaopatrzenia. Spoko. Niestety... O jednego, kurde, wroga za mało. Zabiliśmy tamtego, który był, wiecie, na skraju śmierci, nie? Minus 8. Mamy, słuchajcie, zaopatrzenia 16, to są 2 dni. Zobaczmy jeszcze, co mówią. Mamy kolejną maskę. Chociaż wydaje mi się, że wygląda sensowniej. Ciekawe. Z miejsca, w którym znajduje się Avery, dobiegają dziwne dźwięki. Wood postanawia je sprawdzić.
Avery, co ty wyprawiasz? Bleh. To chyba oczywiste. Próbuję założyć jedną z tych masek. Przeklęta mgła ewidentnie mąci nam w głowach i kto wie co jeszcze. Jeśli beztwarzowcy potrzebują masek do przetrwania, my też. Myślisz, że wkładanie brudnej rury do gardła wyjdzie ci na zdrowie? Zresztą bez chirurgii nie widzę jak... Masz lepszy pomysł? Nie? To morda w kubeł. Słuchaj, za kilka dni się stąd wydostaniemy. Do tego czasu proponuję robić dobrą minę do złej gry. To sprawka mgły. Czy naturalnie masz nierówno pod sufitem? Dziwne zdanie. Traci opanowanie, natomiast... Zimna krew pod ostrzałem Avery'ego. Spoko. What? Masz szybkie przeładowanie, masz gaz pocisków. Mamy to udawanie martwego, to by się Connor przydało. Wtedy i to damy. Jeżeli faktycznie ona gdzieś zostanie jako samotnik sama, może ktoś do niej przyjść, więc udawanie martwego będzie dobrą sprawą. To nie, kto dostał? Specjalista od wyposażenia, w świetle reflektorów, prowokacja, zniszczyć ich. No Avery miał dostać ten. Pokój ducha. O, zimna krew pod ostrzałem, to Wood dostał. Jest w stanie dłużej wytrzymać ogień zaporowy, zanim wpada w panikę. Super. Podążając za wskazówkami rannej staruszki, której żołnierze pomogli, Sherman i King znajdują małą polanę. Wiesz, gdzie idziemy? Bo ja nie mam zielonego... Jeśli dobrze rozumiem wskazówki staruszki, coś powinno być mniej więcej tutaj. Brawo, Sherman. Starucha doprowadziła nas do najwyższej klasy zaopatrzenia. Nie mogę się doczekać, aby rozgromić wroga wysokiej klasy spróchniałym drewnem. Nie znęcaj się. Może coś jest pod tą stertą. Pomóż mi ją odsunąć. Para odsuwa stertę, znajdując starą klapę w ziemi. Ha! A nie mówiłem? Musimy tylko zniszczyć zamek. Proszę bardzo. To może być pułapka. Klapa otwiera się, odkrywając małą skrzynkę z bronią i racjami. Część może wciąż nadawać się do użytku. Jeśli to pułapka, chętnie w nią wpadnę. Daj już spokój. Dobra, słuchajcie, mamy pepeszę. Jedną. Mamy Winchestera. Model 21 oraz dwa zaopatrzenia. Czyli mamy zaopatrzenia 18. Idźmy spać. Przebijamy się przez trudną mgłę. To oczywiście zobaczymy sobie w następnym odcinku. Teraz zobaczmy mapę. Przechodzimy dalej niż myślałem. Czyli to faktycznie może być, słuchajcie, tu ewentualnie. Jeszcze tędy przejdziemy, więc może tu gdzieś jakaś misja dwie. I w sumie chyba tyle. Może to być koniec już, słuchajcie. Zobaczmy, nie losowe spotkanie. Zobaczmy co ma Iskor. Nie będę nic kupował oczywiście, bo nie potrzeba. Natomiast zaopatrzenia mamy, słuchajcie. Jak będziemy mieć jeszcze 4 zaopatrzenia, to będziemy mieć wtedy 22. A potrzebujemy 24. No właśnie. Sturmgewehr 44. Znamy to też z Battlefielda, jeżeli ktoś ogląda. 31. Mamy Mausera z lunetą. O, masakra, 10 kosztuje. Mamy złomu 17. Razem to jest 14. No. Więc prawdopodobnie kupimy coś takiego. Szkoda, że nie można tego sprzedawać, kurde. No, i Iskorowi. Ale tego Mausera z lunetą weźmiemy sobie. Precyzyjny strzał. Właściwie to zobaczmy, jak to wygląda. Nie kupujemy go, bo mamy już. Chociaż tu jest celność większa na dalszy dystans, bo jest, zobaczycie, 30. No, może Sturmgewehra zatem? Mamy pepeczę, słuchajcie, darmową. Zobaczmy ze Stenem. No, większe obrażenia na pewno, obrażenia na pocisk, to wiadomo. Ataki na sekundę, trochę wolniejszy i mniejszy magazynek. 22, no niestety nie kupimy tego. Sturmgewehra, a pepesza? Z tym porównaj. Chyba takie same, tak? 26 i 7. Ten ma 23. Dobra, pepesza jest sensowniejsza. Czyli dobrze. Mamy natomiast misję taką. Poszukaj paliwa do ucieczki. Oddział znajduje okupowany przez wroga dok. Weterani uważają, że składują tam paliwo. Które będzie potrzebne oczywiście. Jeśli znajdziemy plan do ucieczki. Gorzała. Iskor wspomniał o miejscu, gdzie niegdyś produkowano wiele dużo gorzały. Niektórzy żołnierze chcą przeszukać gorzelnię, aby podnieść morale oddziału.
spoko. Oddział 4, tutaj też 4 i tu 5. Potęga. Znajdź ładunki wybuchowe w bazie wroga. Rekruci uważają, że będą potrzebować więcej ładunków wybuchowych, aby wykonać misję. Powinni je mieć w pobliskiej bazie wroga. Dajcie, kochani, znać, oczywiście, jak zwykle, którą misję się zajmiemy. Czy odrzut, idziemy do doku po paliwo, czy idziemy po gorzałe, czy idziemy po materiały wybuchowe. No i w sumie chyba tyle. Żadnych tutaj rzeczy nie ma. Opanowanie, spoko. Wydaje mi się, że opanowanie ogólnie oddziału jest też giterskie. Patrzę, że w Avery ma bardzo mało opanowania. Nie wiem, czy ja go potrzebuję tutaj na tej misji. Poza tym reszta spoko w miarę. No, także Avery, no niestety. No i zobaczymy. Wszyscy są zdrowi, więc będzie można wziąć wszystkich, znaczy wszystkich, rozlosować pośród wszystkich. Znaczy wybrać tak naprawdę, nie będziemy tego losować, tylko się zastanowimy, co będzie potrzebne. I w zależności od oczywiście misji, bo wydaje mi się, że jak pójdziemy po ładunki wybuchowe albo po gorzałe, to raczej pani Sniper Connor nie weźmiemy, a bardziej kogoś takiego, wiecie, z bliska. No, także dajcie proszę jeszcze raz znać w komentarzu, gdzie na misję idziemy. Czy do odrzutu, czy gorzały, czy potęgi. Dzięki, kochani, za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to ocencie proszę film i do zobaczenia we wtorek. Pa, pa.